Bo się boi. Czego on się boi, słuchajcie? No tak naprawdę wszystkiego, co zobaczy w tym filmie, co Ari Aster nam tutaj zaprezentuje. Ale powiem wam szczerze, że ja też się wczoraj bardzo bałem, bo nakręciłem tę recenzję dla was już jeden raz. I niechcący, jak wróciłem z Martwego Zła, bo stwierdziłem, że właśnie Martwe Zło najpierw wrzucę na kanał i też musiałem je nagrać, to niechcący usunąłem sobie recenzję, bo się boi. I się bałem, że je nie odzyskam. I nie odzyskałem, dlatego teraz to słyszycie. Także dzisiaj postaram się jeszcze raz, na nowo, na świeżo. Mam nadzieję, że może i nawet lepiej to wyjdzie. W każdym razie, oczywiście, gadamy bez spoilerowo, ponieważ jest to premiera. Jest to już trzeci film Ariego Astera. Oczywiście, mówię o pełnych metrażach. Mieliśmy Hereditary, dziedzictwo, które naprawdę lubię. Mieliśmy Midsommar, który uwielbiam, żeby nie powiedzieć, że kocham, bo w sumie chyba trochę jednak tak jest. No więc, byłem bardzo ciekaw. W zasadzie najdłuższy film. To od razu na starcie trzeba sobie powiedzieć, że 3 godziny bitego metrażu, tam bez jednej minuty dosłownie. Także coraz dłuższe te filmy Astera, rzeczywiście tak schodkowo się to układa. No, czy to nie za dużo? Czy ten film jest wart tych trzech godzin? Bo jednak wiele osób ma takie podejście, że jak widzi 3 godziny, no to nie zachęca, tak? To, to musiało być jakieś naprawdę, słuchajcie, Avengers Endgame, żeby z góry był na to hype, żeby ludzie poszli, nieważne ile to trwa. A tutaj to tak różnie będzie, wydaje mi się, z tym. Także przyjrzyjmy się temu filmowi... Pogadajmy intro i lecimy. Ja, dwa słowa na starcie, jeszcze chciałbym tutaj o gatunkowości powiedzieć, bo też to tak przy okazji dodam, ktoś może mnie zapytać, czemu najpierw martwe zło, a nie bo. Bo w zasadzie to bo nawet widziałem pierwszego, dlatego że w czwartek poszedłem na przedpremierę wieczorkiem, bo już była, martwe zło dopiero normalnie w piątek weszło. Ale no, właśnie, jeżeli chodzi o gatunek tego filmu, to to nie jest taki pełnoprawny horror. Hereditary nim rzeczywiście było, ma w zasadzie też, ale to też były dwa zupełnie różne filmy. Ten jest jeszcze całkowicie inny od tamtych dwóch razem wziętych, czy osobno na nich patrząc na nie. No więc, tutaj, słuchajcie, mamy do czynienia na pewno z kilkoma gatunkami. Między innymi trochę horroru znajdziemy, ale też trochę komedii. Ogólnie można jako też y, czarną komedię sobie to tutaj tak na to spojrzeć. Troszeczkę takich elementów surrealistycznych, ale to też bym z tym jakoś daleko nie szedł. Widziałem, że też kategory... ble, 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 kategoryzuje się jako dramat. Okej, okay, rzeczywiście jest tutaj mieszanka. Jednego gatunku wam nie podam. Nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie, wydaje mi się, że nie. Stąd też uznałem właśnie, że najpierw dam wam recenzję martwego zła, bo to jest taki typowy horror, bardziej pasuje na kanał. Pewnie więcej ludzi na to czekało. Albo na spokojnie zajmujemy się dzisiaj dopiero, no, albo już w sobotę, zależy jak to na to spojrzy. No i właśnie, ja bym jeszcze słuchajcie tutaj drogą wstępu, tak podsumował może budżety i box office'y Ariego Astera, ponieważ no, dla tych, co kojarzą tego reżysera, to wiecie, że jego kino polaryzuje, tak, że i dziedzictwo Hereditary i Mitsomar dzieliły publikę, a szczególnie robił to Mitsomar. Natomiast nie były to też drogie filmy, ponieważ. Hereditary kosztowało 10 milionów, zarobiło ponad 80, to dobra przebitka, no jak na takie kino troszkę niszowe, takiego niszowego, słuchajcie, arthouse'owego horroru, a nie jakiegoś komercyjnego właśnie typu, nie wiem, Evil Dead, czy, czy tysiąc innych serii, które znamy, nie wiem, Piła, etc., etc., Krugery na przykład, jakby teraz zaczęły od nowa wchodzić, różne rzeczy. W każdym razie. Jeżeli chodzi o Midsommar, no to też podobny budżet kosztował 9 milionów. Zarobi już prawie, że dwa razy mniej, bo tam około 47 milionów. Ale nadal ok. dla studia to się jeszcze opłaca. Bo tutaj dla tych, co nie wiedzą, no to wszystkie filmy Astera wychodzą spod skrzydeł A24. No i tutaj troszeczkę budżet się zwiększa, nawet bardzo, ponieważ mamy już 35 milionów. To ponad trzykrotnie więcej niż jego poprzednie filmy. I... Czy ten film ma realną szansę zarobić? Patrząc, że jest tendenc tendencja spadkowa od pierwszego tak do, do tego filmu. No to pytanie, czy dla studia się to opłaca? Ale zaufali mu, bo jednak tamte filmy zarabiały. Też swoje na przykład taki Midsommar trwał, bo już 2.20 ta zwykła wersja około. Ja reżyserską jeszcze później oglądałem, która trwa 2.40. W ogóle trzy razy ten film widziałem. Najpierw sobie zrobiłem bez spoilerową, Później po dwóch czy trzech dniach znowu poszedłem do kina, zrobiłem sobie spoilery, bo uwielbiam ten film, tak jak wspomniałem. Później jeszcze na DVD-wersję reżyserską dostałem od dystrybutora tutaj naszego polskiego i sobie zrobiłem jeszcze analizę przy okazji. Także naprawdę spoko i jakby taki Mitsomar trwał 3 godziny. Problemu raczej bym nie miał. Tutaj, no już jest to inny film, który inaczej wchodzi, inaczej siada. I w mojej opinii najsłabszy film Astera, albo po prostu taki, który mi gdzieś tam najmniej podpasował, ale znowu trzeba to podkreślić. To będzie polaryzowało widzów, ale ten chyba najbardziej wydaje mi się, ten tytuł. Dlatego tutaj absolutnie wam nie powiem, czy macie iść koniecznie, czy totalnie omijać ten film. Sami zdecydujcie, posłuchajcie, nie wiem, kilku recenzji, przeczytajcie opis, obejrzyjcie zwiastun. Jeżeli lubicie astera, możecie iść oczywiście w ciemno. Ja już dostawałem różne głosy. Na przykład tutaj jedna z widzek pisała mi na Discordzie, że arcydzieło. dzieło. Z drugiej strony, gdzieś tam słyszałem głosy, że what the fuck is that? Że to jest ciężko strawne po prostu. A jakieś tam środkowe oczywiście też do mnie dotarły, więc naprawdę będzie bardzo różnie i ja tutaj nie będę żadną wyrocznią, ale powiem wam po prostu co myślę. Natomiast dopełniając jeszcze słuchajcie te nasze tutaj budżety i box office'y, wydaje mi się, że z racji metrażu i z racji tego, że Ari Aster wcale nie ma jeszcze takiego dużego grona odbiorców i że dzieli już od początku swoimi filmami publikę i że ten Midsommar zarobił tyle, co ten film obecny prawie że kosztował, wydaje mi się, że nie będzie to na pewno dochodowy film i że on straci. Pytanie teraz, czy jak on straci, to czy dalej będą dawali Asterowi budżety, żeby kręcił, czy ten film coś zmieni i się troszeczkę będzie musiał cofnąć krok wstecz, czasami to jest bardzo dobra decyzja, że na przykład będzie musiał zrobić znowu coś za dychę, żeby chociaż na siebie to zarobiło. No bo tutaj dostał naprawdę sporo kasy na taką artystyczną wizję, ale też no studio musi patrzeć w przyszłość, jeżeli Teraz wiecie, jeden, drugi, trzeci film będzie klapą finansową, a już po jednym na pewno się mocno będą zastanawiać, co dalej, to, to, to nie będzie miało racji bytu, bo Aster się będzie dobrze bawił, ale do wytwórnia będzie traciła. Także ja bardzo jestem ciekaw. Nie sądzę, że to zarobi chociażby ze względu na to, że bardzo podzieliło publikę i że ma ten metraż. Ale dobra, już przechodząc tak, słuchajcie, tutaj do konkretów, bo to takie drogą długiego wstępu było. No to jeżeli chodzi o. Naszego Bo, granego oczywiście przez Phoenixa, który jest świetnym aktorem, Oscarowym zresztą aktorem. No ja szczerze mówiąc bardzo się jarałem na te połączenie Aster i Phoenix, bo jednego i drugiego bardzo lubię. I teraz tak, dla kontrastu, na przykład w Jokerze, no to nasz Phoenix musiał wagi sporo zrzucić, wręcz mu żebra było widać, także tutaj drastyczna była zmiana, metamorfoza tego yy, człowieka właśnie. Chciałem powiedzieć bohatera, ale nie, no tutaj chodzi po prostu o aktora no i w Jokerze wypada kapitalnie teraz tutaj z kolei, bo tak no jeżeli chodzi o Phoenixa to on na co dzień jest takiej zwyczajnej postury, nie, taki o no, po prostu normalny koleś, tam właśnie musiał bardzo schudnąć, teraz tutaj musiał trochę przytyć słuchajcie, no Cicu nie ma niezłe, no to już jest takie przeciwieństwo roli Jokerowej bo tam bez koszulki biega, czasami to podejrzeć można, także no ja szanuję słuchajcie tutaj to poświęcenie, też na pewno swoje Phoenix bierze jeżeli chodzi o casting o wypłatę, stąd też trochę budżet tego filmu pewnie poszybował w górę ale no, były już świetne role u Astera. Przecież to, co wyczyniał Stony kolet w Hereditary, to było niesamowite. Florence Paw, bardzo dobra rola z Meat Ale oczywiście, horory jak to horory, one na tych głównych nagrodach są z reguły opluwane. Mówię tutaj o Oscarach, jeżeli w ogóle ktoś na poważnie to traktuje. No ale powiedzmy, że są to tam w teorii te najważniejsze, tak? Statuetki. Natomiast oczywiście, żaden z tych filmów się tam nie pojawił. Pytanie, czy pojawi się ten chociażby za scenografię mógłby wpaść, szczególnie jeżeli chodzi o środkową część filmu, mógłby za Phoenixa na pewno coś dostać i ogólnie może jakąś tam nagrodę jeszcze mógłby zgarnąć. Ja jestem bardzo ciekaw, czy się w ogóle pojawi z jakąkolwiek nominacją, czy znowu to oplują, bo pamiętajmy, że tutaj to już tak tego horroru to jest tylko trochę, więc jest jakby tam większy potencjał, wydaje mi się, do Oscarów. Tam się też chyba trochę ta gilida zmienia z tego, co mnie słuchy doszły. Już tam nie ma takich tylko i wyłącznie dziadków, może troszeczkę jest to odmłodzone, nie wiem, nieważne, nie analizujmy tego teraz. No i w epizodycznej roli pojawia się też Jedna z bohaterek, którą na pewno kojarzycie chociażby z The Office, czyli Holly, no, dziewczyna Michaela zresztą, o której wspominałem już, że się pojawi w zapowiedziach na ten rok, i wtedy też mówiłem, że jest to film, na który najbardziej czekam w tym roku, mimo że to nie będzie do końca taki horror. No i okazuje się, że niestety na tym najbardziej wyczekiwanym, no trochę się zawiodłem. I powiem Wam zupełnie szczerze, że mi się o tym filmie lepiej mówi, lepiej się zastanawia i po prostu robi wszelakiej maści rozkminki. Niż się go oglądało, niestety. Ale to też jest fajne z drugiej strony, bo, bo to ma potencjał do dużych dyskusji i w ogóle do dyskusji, ale no pod warunkiem, że ktoś te trzy godziny najpierw w kinie przesiedzi, a najlepiej to jeszcze jakby nie przespał. To co jest najważniejsze, co ten film prezentuje? No to on prezentuje lęki, fobie, traumy, po prostu tego, co się bał Aster. Być może do teraz niektórych z tych rzeczy się boi, ma jeszcze jakieś niezaleczone traumy, ale na pewno jest słuchajcie taki kalejdoskop jego przeżyć. To jest wiadome już od czasów Herediterii, że on w swoich filmach opowiada w międzyczasie, czy po prostu gdzieś tam wplata, zawsze jakieś traumy. Natomiast wiadome też jest to, że on opowiada poniekąd o sobie, że to są jego traumy, że on tam wrzuca swoje życie i przekłada to na jakąś wizję artystyczną, horrorową, czy po prostu filmową w tym wypadku. No i rzeczywiście, to ile lęków tutaj Aster prezentuje, to jest, słuchajcie, multum. Natomiast mam wrażenie, że jeżeli chodzi o format tego filmu, to Ari Aster podciągnął to do granic możliwości, do takiej wręcz czasami nawet groteski, mogę tutaj powiedzieć. Także hiperbolizacja tych wszystkich lęków tutaj, no jest dosadna, jest konkretna. Pytanie teraz, czy to na przykład nie idzie za daleko. Ja teraz wam powiem tak, osobiście ten film dzieliłbym na mniej więcej trzy części. One nie będą doskonale równe, bo nie siedziałem ze stoperem w kinie i nie odmierzałem. Natomiast tak, po prostu po godzince bym tutaj ciachnął, bo mamy aż trzy i tak. Ta pierwsza godzina filmu jest naprawdę chyba najbardziej ekscytująca. Tam się nawet raz, że du dużo dzieje, chociaż to też nie jest najistotniejsze, ale jednak to jak się dzieje, to wprowadza rzeczywiście w stan takiej dużej dezorientacji ten nasz bohater jest całkowicie tutaj widać po prostu straumatyzowany, on totalnie się wielu rzeczy boi i nie ogarnia co się dzieje. To jest wszystko takie właśnie wyolbrzymione, ale to ma ręce i nogi jakkolwiek to działa. My jesteśmy w stanie odczytać te metafory, bo tutaj no, metafora to ten film mógłby mieć tytuł. Dosłownie. To jest po prostu jedna wielka, słuchajcie, metafora, wiele metafor, wielu rzeczy, wielu traum, wielu, re, wielu lęków, więc to jakby nie ma się co tutaj oszukiwać. Dokładnie tak jest. Tylko pytanie jest tutaj zasadnicze ile widz jest w stanie znieść, ponieważ jak przez pierwszą godzinę bawiłem się naprawdę dobrze i było to dla mnie fascynujące przeżycie poniekąd, to niestety środek, czyli ta nasza taka środkowa godzina właśnie jest czymś, co było już totalnie przeciwstawnymi emocjami dla mnie i powiem Wam zupełnie bez żadnej ściemy. Ja przysnąłem parę, paręnaście minut chyba, mniej więcej tyle przespałem. Tego środka, który jest tutaj w formacie takiej inscenizacji teatralnej, że tam się w lesie akcja dzieje, poustawiano po prostu słuchajcie jakieś taką alas scenkę teatralną, dosłownie gdzieś ptaszek lata na, na sznurku, cuda na kiju, takie różne rzeczy między innymi. No i to było dla mnie coś, co właśnie już w mojej opinii było nawet nie tyle że za dużo w tym filmie, tylko nie przypadła mi ta forma do gustu, ale jakby całość troszeczkę bardziej spiąć, tam słuchajcie, skondensować to do tak 2:20 jak Mit Somara. Byłoby to lżej strawne wydaje mi się i teraz oczywiście są takie osoby, którym to całkowicie wejdzie, będzie cudowne i tak dalej, tak jak Somar na przykład, ale jak twórca robi film i jak studio daje kasę na ten film, no to niestety zawsze też trzeba pamiętać o tym, że a, no widz musi na ten film iść, jak, jak film ma cokolwiek zarobić, dwa, że no jeżeli widz się będzie męczył, to widz nie będzie tego filmu polecał, więc taką drogą powiedzmy szemraną, no też dużo tych rekomendacji nie będzie. A trzecia rzecz, jak taki randomowy widz wejdzie na salę, będzie miał mindfucka. No i dokładnie tak u mnie było, ponieważ aż całe dwie osoby oprócz mnie były na sali i wyszli. Ale tak słyszałem że tam jakieś szmery szelesty i myślałem, że wyjdą wcześniej szczerze, a byłem tak zdziwiony, bo wyszli dopiero tak mniej więcej po trzech czwartych filmu, więc to i tak długo wytrzymali. No ale właśnie, to też jest kwestia z drugiej strony i bardziej nawet wina widza, bo jak nie wie na co idzie, nie wie jakim jest ten twórca, nie widzi zwiastunu, nie widzi opisu, no to też poniekąd jest jego problem, tak? I taki nie, no bo uważam, że z drugiej strony, jeżeli ktoś tam jakieś gatunki przeczyta na stronie kina, które to podpisują z reguły jako horror komedia no to może iść i oczekiwać jakiejś klasycznej, właśnie komediiki horrorowej. Ja dostaję takie, psz, trochę jak Mader Aronowskiego, że po prostu jak nie załapiesz konceptu, to nie wiesz o co chodzi. A yo, what the fuck? Koncept tego filmu jest prosty i nawet nie trzeba go złapać, bo my to wiemy już ze Zwiastuna, że tam chodzi o lęki, my to wiemy z opisu, my to z tytułu wiemy, to tutaj naprawdę no, nie wiem, nie da się chyba nie zrozumieć, jaka jest konwencja, znaczy pewnie się da. <laughs> Niektórzy by się o to postarali, bo w takiej mader to było już trudniejsze, bo tam nie było nigdzie napisane wprost, tak. I ja też miałem mindfucka przez drogą część sensu, ale jak już tak się załapię, to jest takie, ach, jakie to jest proste, słuchajcie, no tak, no wszystko się raptem składa do kupy. I. O ile konwencja i koncept jest prosta, w mojej opinii wiemy o co chodzi, to jednak zrozumienie niektórych scen, odczytanie metafor Astera, to jest słuchajcie, tutaj taka plejada interpretacji, tak naprawdę, czy będzie plejada interpretacji. Mogą powstawać z tego eseje, możemy sobie na maturach analizować, w pracach licencjackich, magisterskich, innych cudach na kiju, bo tam jest. Multum rzeczy, które można przeanalizować. Ja Nie będę mówił, że każdą scenę rozumiem, bo to nieprawda. Ja nie wiem, słuchajcie, czy ktokolwiek rozumie wszystkie sceny w tym filmie. Pewnie sam Aster, który to robił, o ile. E, nie, no żartuję, on no, raczej rozumie. W każdym razie, no, niektóre rzeczy naprawdę albo daleko idące wnioski można mieć, albo mieć takie totalne, co autor miał na myśli, jak, co tutaj, słuchajcie, trzeba zakropki połączyć, żeby wpaść na to, ale tak, jak się nad niektórymi scenami dłużej zastanowi, to się okazuje, ha. O to chodziło. To, to wcale nie jest tak, słuchajcie, jak się przemyśli temat, jakieś też super skomplikowane, ale na pewno do myślenia daje i to jest super. Natomiast ta środkowa część filmu no niestety całkowicie ja się od niej odbiję, słuchajcie. Więc pierwsza godzina to było takie, hej kurde, naprawdę dobry film, nie wiem, 7 z plusem, 7 z hakiem na dychę. Środkowa część takie śpie Po prostu no 3 na 10. Natomiast ostatnia, no tam około godzina, czyli ten trzeci segment filmu, kurde, to mnie bardzo zainteresowało znowuż. Może bawiłem się mniej, jeżeli chodzi o tempo, o akcję, niż na tej pierwszej części. Ale za to bardzo mi się podobała forma i treść, bo tam jest taka konfrontacja naszego Phoenixa, naszego Bo, tak naprawdę to Astera, oczywiście. I to jest bardzo ciekawie zaprezentowane, bo jeszcze wplata się w to format, słuchajcie, terapii. To jest ciekawie skonfrontowane, ale to wszystko, jeżeli chodzi o tę scenę w domu, to tylko tyle powiem. Gdzie nasz bohater dociera do domu matki po prostu. I. Później już ta taka finalna sekwencja, gdzie Bo siedzi na łódce, też tylko tyle powiem, to są kapitalne, słuchajcie, pomysły naprawdę. Jest to bardzo wylewne, bardzo ekstrawertyczne, słuchajcie, w pewnych momentach, ale jak jakiś tam króciutki wywiad odpaliłem na YouTubie z Astermi, tam jeszcze z dwójkę czy trójkę bohaterów dorzucili, tak to takie krótkie tam, słuchajcie, dosłownie wypowiedzi, to Aster totalnie nie, nie chciał gadać o tym filmie, po prostu to było coś na zasadzie, że on nawet jak próbował sklecić jakieś zdanie to było takie this is movie this is um, uh, 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 very very this is. Może powtórzy na angielski I, I can I can tell you but uh, No, I I, uh, I, I Like the, Kurwa, uczysz się tego piąty rok w szkole i na kursach, i wszystko to jak krew w piach. I, I. To be, kurwa, or not to be. Rozumiem dlaczego, bo na pewno jest to dla niego ogromnym ciężarem. Nie wiem, skleić w kilka zdań to wszystko, co on tutaj zapakował, te wszystkie przeżycia, to, to wysłowić na ten temat, to już samo może być w sobie trudne. A dwa, że w ogóle ciężko o takim mówić, tak? I teraz. Jak jest to duże pole do rozkminek, no to ta gatunkowość cały czas gdzieś tam daje się we znaki na zasadzie jaki ja gatunek oglądam i parę scenek horrorowych gdzieś tam jakiś odnajduję, chociaż czasami to grubą krachą pociągnięte ten horror. W każdym razie... No, odpowiadając na pytanie, które chcę sam postawić, czy pośmiejemy się na tym filmie? Czy właśnie będziemy mieli mieszankę takiej groteski, że raz jest jakoś super przerażająco, nie wiem, tak niepokojąco, ale też nie, nie na zasadzie, że wiecie jumpscare, bo ten film nie ma z tym nic wspólnego, tylko na zasadzie tych traum i tego, jak to jest tutaj prezentowane, tak? I czy z drugiej strony się trochę pośmiejemy? I właśnie nie wiem, czy w tym filmie tylko kilka scen miało rozbawić, czy po prostu ten format jest jakiś taki ciężkawy, że jednak być może Aster w zamyśle miał. Więcej momentów, które hej, rozbawią przez swoją treść, bo to też nie jest tak, że on super dramatycznie i mega na poważnie do tego wszystkiego podchodzi I po prostu płacze nam przez trzy godziny, jak było źle, ale właśnie czasami chce coś pokazać prześmiewczo, widać, że on z niektórych rzeczy się śmieje. Wiadomo, że one były trudne i traumatyczne, ale kurde, no, no śmiech, no to jak nie ma śmiechu w życiu, to jest stypa, no nie? Więc ym, jasne, że też tak to pokazuje, ale właśnie. Ja powiem wam <laughs> zupełnie szczerze, jak to było u mnie. No, uśmiechnąłem się kilka razy, czy tam zaśmiałem, ok, jak na trzy godziny to mało nadal uważam, ale no. Stety niestety, dwie sceny, które najbardziej mnie rozśmieszyły, szczególnie jedna, ale w tym samym kontekście, to sceny, gdzie pojawia się penis. No serio, no, no, no wiemy, że brzmię teraz jak piętnastolatek, który haha, siurek, ale serio, tam, tam jest jedna taka scena, gdzie po prostu biega koleś nago i to, to samo w sobie nie jest śmieszne, ale po prostu śmieszne jest to, że mu tam po prostu w tym biegu, w tym samym chaosie coś dzyndza, <laughs> to nie wiem, no... Tak, mój humor, właśnie. Natomiast jest jeszcze jedna scena, już tak e, prawie, że w finałach tego filmu, też e, z siurkiem, ale takim słuchajcie, no dużym. Tylko dużym trochę w innym znaczeniu, już możecie na pierwszy, chciałem powiedzieć, rzut oka, nie wiem, nie będzie rzut ucha zrozumieć. Nie, że taki afrykański pyton, tylko o co innego chodzi, bo to już znowuż mamy hiperbole, ale. <ścoughs> Słuchajcie, chora scenka totalnie, ale taka już typowo jakaś groteskowo prześmiewcza, no bekę miałem na niej przyznaję niesamowitą. I, i, I super jest ta scena w ogóle, ale nie mogę wam więcej zdradzić, to tylko tyle powiem, kto oglądał ten wie, dajcie znać co was najbardziej rozbawiło tak, w ogóle w tym filmie. Ale koniec końców jednak, no największe stężenie jest tutaj jednak obrazowanych lęków, no i my przez to wszystko jakoś musimy przebrnąć w różnych formach i ja mam bardzo mieszane odczucia, słuchajcie, wymęczył mnie ten film też niestety, ale na szczęście po tym środku wróciłem do takiej normy oglądania. Ja to powiem, czyli że oglądało się to OK. Natomiast nie mam zachwytów żadnych tutaj niestety, jeżeli chodzi o całość, o taki ogólny rozrachunek o podsumowanie. No i stąd też, jeżeli chodzi o moją ocenę tego filmu, no to do tej pory najniższa z tego trio Asterowego, bo będzie to 6 na 10, słuchajcie. Nie chcę tego filmu powtarzać, nie chcę na niego iść drugi raz do kina, bo nie chcę się tyle czasu znowu męczyć, bo mówię, to trochę mnie przemęczyło. Na Mit Somara biegłbym, na Hereditary też bym chętnie poszedł, na Bosie boi, no tutaj już niestety nie, ale tak jak mówię, fajnie się o tym gada. Natomiast jestem ciekaw, właśnie jak Wy już byliście, to no napiszcie w komentarzach, jak oceniacie, jak Wam się podobało, jak się bawiliście, czy, czy też mieliście może osoby na sali, które wyszły, może ktoś z Was wyszedł, czy wiedzieliście na co idziecie, bo to jest w ogóle bardzo ważne, tak? Jeżeli już ktoś dotarł do końca, no w ogóle tego materiału, z osób, które wyszły, bo to raczej się rzadko zdarza, no właśnie. A jeżeli jeszcze nie widzieliście, no to dajcie znać, czy lubicie Astera, czy wybieracie po prostu bo, bo to Aster, czy, czy bo właśnie chcecie sobie taką zobaczyć, bo zobaczyliście, że jest nowy film w kinie. E, czy raczej czekacie, nie wiem na premierę VOD, czy w ogóle nie interesuje was ten temat, bo no, mocna, mocna polaryzacja stąd też wiem, że komentarze będą podzielone, ale spokojnie uszanujmy swoje opinie, niech każdy wyrazi na spokojnie swoje zdanie. Ten film będzie dzielił, każdy ma prawo do swojej interpretacji, do swojej oceny i po prostu wiecie, możemy się poprzerzucać interpretacjami, ale nie mięsem, że a, jak co ty gadasz, to wszystko było inaczej niż ty mówisz, albo e, złe, a zajbista, arcydzieła, ty się nie znasz i tak dalej, i tak na odwrót, wiecie, różne. Tego typu komentarze czasem są, szczególnie przy tego typu działach, że ktoś bardzo mocno próbuje swoją jedną rację wpoić, a przy takiego typu filmach nie ma żadnej racji. Słuchajcie, są interpretacje, tak naprawdę. Kto zrobi pierwsze interpretację, ten ma rację. Nie no żartuję, wymyśliłem to teraz w biegu. <laughs> Nikt nie ma racji, albo wszyscy mamy rację. To jest tutaj taka myśl końcowa moja, więc kto doszło do końca, dajcie dzisiaj, słuchajcie, hashtag bo, no po prostu bo dzisiaj dużo tego bo, ale niech będzie bo is afraid. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Słuchajcie, jestem ciekaw, jaki będzie kolejny projekt Astera. Szczególnie po tych finansach, których ja nie projektuję, że dobrze sobie poradzą. Ale pożyjemy, zobaczymy. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do zobaczenia. I napiszcie jeszcze, czy też jesteście poterani przez Bołka, by the way. Trzymajcie się, cześć.